They let me pick. Did I ever tell you that? Choose whichever Spartan I wanted. You know me. I did my research, watched as you became the soldier we needed you to be. Like the others, you were strong and swift and brave. A natural leader. But you had something they didn't. Something no one saw but me. Can you guess? Luck. Was I wrong? This ain't good. Damn. How far did he fall? 2 kilometers. Easy. Stay sharp. Gorman? His armor's locked up. Gel layer could have taken most of the impact. I don't know, Sergeant Major. Radio for VTOL. Heavy lift gear. We're not leaving them here. Yeah, you're not. Oh, crazy fool. Why do you always jump? One of these days, you're gonna land on something as stubborn as you are. And I don't do bits and pieces. Where is she, Chief? Where's Cortana? Don't make a girl a promise if you know you can't keep it. She stayed behind. Corporal, make it quick. Sorry, sir. Your armor's still in partial lockdown. Chief, wait! The Arbiter's with us! Come on, now. We've got enough to worry about without you two trying to kill each other. Were it so easy. We must go. The brutes have our scent. Then they must love the smell of hero. First squad, you're my scouts. Move out, quiet as you can. I ruszamy. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Zaczynamy kolejny let's play na tym kanale. No będziemy to robić, myślę, dopóki będziemy mieli w co grać. A że seria się nigdzie nie wybiera, no to to jest plan na dłuższa perspektywa. No i mamy tu Halo 3. Halo 3 wygrało w facebookowej ankiecie. To było coś, co sobie postanowiłem zagrać po Halo Reach. Let's play jest cały na kanale, celutki. I co planowałem zrobić... No następne, ale w międzyczasie jakby zacząłem coraz cieplej myśleć o Halo 4 w kontekście let's playa i chciałem zrobić ją. Ostatecznie zrobiłem ankietę facebookową, gdzie, uwaga, no długo głosy były wyrównane, długo było 50-50, no i ostatecznie wygrało jednym głosem właśnie Halo 3. Dla mnie jest ok, się już dawno pogodziłem z tą grą i uważam, że jest bardzo fajna. No i dzisiaj sobie zaczniemy tym wstępnym etapem. Mam nadzieję, że nie zajmie to tak niedługo. Mam jakieś granaty, nie. Cześć. Single Brute. O. Standardowo gram na heroicznym. Gdzieś podrzucę może ekran z wybieraniem poziomu trudności, żeby nie było...
tutaj problemu. O, pisze heroiczny. Dobra, tu nic nie będę tutaj porzucał. Żeby wszystko było jasne. To jest standardowy dla mnie poziom grania w Halo. No i ostatecznie sobie myślę, że kurczę, czy nie przydałby się jakiś jeszcze jeden poziom między heroicznym a legendarnym, bo legendarnym to już jednak jest hardcore, prawie każde Halo, no większość Halo to już jest, ała, to już jest hardcore, na legendarnym, na heroicznym to już też bywa różnie, jak widać, ale dobrze by było, jakby było coś pomiędzy jeszcze, na co ostatecznie myślę, no bo już trochę się tu nie ma przycelowania standardowego, za to nie lubimy tego pistoletu. O, dobrze. To się rozstał. A, granatnik. A, i te bańki piękne. Protoplaści, gadżety, protoplaści, po prostu umiejętności z pancerza. Dobrze. Pistolet zawsze dobrze. Chodźcie, maluchy. I nie wracajcie tu. Ach. No, ja się dawno temu z Halo 3 niestety za bardzo nie lubiałem. To jest pierwsza gra i w ogóle ten etap, to jest, wiecie, pierwsze co w życiu widziałem z gameplaya Halo. Chociaż widziałem, to jest może źle powiedziane, ale co grałem. Łepek. Widzieliście z takiego dystansu? Był łepek czy nie? Nie, nie było łebka. O, się chwalę niepotrzebnie. Już po nim? Dobra. A, ostatnie. Koledzy, czy ktoś ma... Zaraz, muszę podnieść to. Wtedy mi kolega się ze mną zamieni. Halo, poproszę, jestem bohaterem wojennym. Halo. Sorry. Okej. O kurczę. Panika. Dobrze. No i coś tu trzeba zaznaczyć na wstępie. Nie wiem, czy to widać, bo to jest trochę eksperymentalne nagranie z mojej strony. Tutaj bardzo prowizorycznymi narzędziami próbuję złapać Full HD i 60 klatek, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale to jednocześnie oznacza, że jest to edycja Master Chief Collection. O. No w tej chwili myślę jedyna słuszna. No wiadomo, Halo jest fajne, zwłaszcza na Xbox One X, z tego co słyszałem. Ale na to jest poprawiona, polepszona trochę wersja, którą się wygodniej gra. No i chyba nie ma co się męczyć. Co się męczyć, wiecie. Wszyscy, którzy graliśmy, nie sądziliśmy, że się męczymy. No, ale trochę komfortu, wiadomo. To jeszcze sam jest wskazane. Zdechnij. Dobra, szakale na górze. Za wcześnie przeładowałem. No? A i z lesa. Nie, dobrze. Carbines. Nie, pójdziemy gdzie indziej. A, to nasz jest. Nie, to arbiter, boże. Ty. Zgiń. A mi brakuje przycelowania. Wiadomo, czemu nie było przycelowania, bo to jest BR-ka. Ale do BR-ki jeszcze za chwilę się dorwę dopiero. Uwaga. Ach. Pierwsze pudło, drugie uciekł. Dobra, nawalają mnie z góry. Trzeba się trochę... To jest to, co myślę, tak. Dzięki. Chodźcie tu. Co ja tu widzę? Aha. Głupie celowniki kosmitów, no.
No już, łepek, co jest? Za 10 razem. A, mogłem czachy włączyć z wybuchającymi głowami. To coś to zawsze umila grę. No dobra, tak czy inaczej, to jest trzecia część oczywiście trylogii, pierwszej trylogii Halo, tej trylogii od Bungie i naprawdę kultowa gra w tej chwili już. Kończenie wątków z urwanego Halo 2, gra, która wyszła na Xboxa 360, rzecz jasna. Która się sprzedała rewelacyjnie, no i co do której grafiki przykładowo mam duże wątpliwości po dziś dzień. No i która była moją pierwszą częścią Halo, od której się mocno odbiłem, przeszedłem, bo przechodziłem wszystko i kiedyś nie było tak, że dostawało się 100 gier za 30 zł. Więc jak się kupiło, to się przechodziło, bardzo w nią nie umiałem grać i seria zaskoczyła dopiero przy okazji ODST u mnie. Dobrze. No a po latach, po nadrobieniu, co jest? Po latach po nadrobieniu człowiek dopiero ją docenił. Docenił oczywiście fabularnie, kiedy nadrobił poprzednie dwie części. Dobra. No i ogólnie tam opinia też jest na kanale, więc można sobie sprawdzić. Aha. Dobrze. A teraz bardziej mi się przydał ten granat. No i okej. No, nasz kolega, który jest sterowany przez kompana do koopa zwykle. Arbiter. O, to też było dziwne, nie? Zwykle strzelamy do brzydkich kosmitów, a tu nagle w tej grze... Ach, współpracujemy z brzydkimi kosmitami, no ale wiadomo, jak ktoś ma numer 3, no to można się domyślić, że... całego kontekstu nie poznamy w tej jednej grze. Coraz bardziej malowniczo się robi. Nie odwracaj się, proszę. Dobra. To było bardzo fajne. To było w stylu w ogóle. O, poproszę. Ajajajajaj, dobra. Zamieszanie z ekwipunkiem. Dobieramy. Tam jeszcze siedzi syf. Umrzyj, raz, dwa. Tu nie denerwować, dostałem czymś. Dobra. Skąd to poszło? Snajperzy. Można grać. Snajper! Kurczę, nie pamiętam tych snajperów, wiecie?
Co ja widziałem? Dobra. I teraz możemy grać. Oficjalne pozwolenie na granie. Normalnie. Sio. I oczywiście nasi zostaną przegonieni z tego, co kojarzę. O właśnie. Teraz pomyślimy, co z nimi zrobić. Dobra. Jest lepiej. Ciekawe, czy sięgnąć tak. Powinienem sięgnąć. Dobra. Nie było to zbyt eleganckie, ale snajperki dostajemy później. Cześć, spod deszczu pod rynnem. Ale dostałem. O, upuścił granat? Tak. Jakieś krzyki. Jesteś, cześć. Jeszcze jeden. Że? Jeszcze trzeci. Przed chwilą to byłem, a z tyłu nie było. Dobra, to jest nasz. Nie wiem, czy granat mam zapas, ale weźmiemy. No i jeden, drugi, trzeci. A, czwarty. Nie dać mu się. Nie zawahać się, nie dać się ogarnąć. Dobrze. Oho. A, zleciałem. Galeja snajperów. W naszym stylu. A co się będę? O, na pewno się przyda. Great job. O, teraz to. Dobra. Uwaga. O, źle. Sekunda. Za długo myślałem. Zawsze mam problemy. W każdej grze prawie się przełącza granat innym przyciskiem. O. I zawsze mam z tym problem. Teraz zajrzymy, czy dostali. Nie ma, chyba dostali. Bardzo dobrze. Kurczę. Z dwóch stron uważa. A, góra. I bok. Cześć.
Łepek, łepek. Dobra. Było blisko. A, przegrzałem. Sprzęcior. Nie wiem, po co to rzuciłem, no ale... O, kończy się berka. Przegrałem, nie wiem, co się stało w sumie. A. Znaleźć cokolwiek. O mój Boże! Nie miałem pojęcia, że takie skarby są. Wow, dobra. Okej. Dobra, chyba wybrałem ulubione rzeczy. A, poproszę. Dobrze. Przeładuj. La 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 la. Dorwę cię. Aj, aj, aj. Nie jest miejsce na walkę z gnatnikiem. No i co, dochodzimy powoli do ostatniej miejscówki. Bardzo dobrze. I wchodzi filmik, ściemnienie i szukamy Johnsona. See how they bait their trap? I will help you spring. Ah! Strzeliło mnie coś. Kurczę. O, idzie z młotem. Zawsze jest zabawa. Gdzieś jest syf. Coś mi tu robi. Dobra, nie wiem, co się stało. Najprostszy etap na świecie, a... No, pokażcie się. Idzie. Haha, to mi wyszło. Dobra, idziemy na ten otwarcie. Chyba, żeby jeszcze tutaj. Aku. Co to?
Cześć. Co ty tu robisz? Zdechnij. Kolejna świnia coś. Pokaż się. Aha, aha, nawalają. Kto mnie nawala? O, coś widzę. To co? Wystrzelać się z tej fajnej spluwy i wziąć. Gdzieś był ten brud. A, tych nie mam. Jest brud. Wyleź. Kurczę. Jesteś. Dobrze. To w takim razie... O, wszyscy lubimy checkpointy. Więcej kowisów. Czyżby koniec? Koniec. Co ja teraz zrobię? Miglary. O, nie. Jedna nudna broń musi być. Granat! Mój Boże, widziałem jak go rzuca, widziałem jak na niego lecę. Cześć. Gdzie jest? Prawie. Haha, jest. Chodź tu, mam jeszcze młode zmordowania. Chodź tu. Chyba w ogóle posiłki jeszcze przyjadą, o ile kojarzę. Dobra, chłopaki, wyłaźć stąd. I co, jeszcze jedno posiłki będą, to co kojarzę? Stay alive. Ah.
Ach, kudła. I ostatnie. Dobra, może być ty. Trudno. Noga, noga. Jest. A, dostaję. Chowaj się. Rozwalcie go, ej. A, już! Łatwizna, sio. Żebym was więcej nie widział. Okej. I to by było na tyle. To była pierwsza misja Halo 3 z pakietu Master Chief Collection. Będziemy sobie przechodzić, będę co 2-3 filmy wrzucał takiego let's playa, to będzie fajne, ogólnie metoda na to, żeby była jakaś ciągłość tych filmów. Na razie dziękuję wam za uwagę, obejrzymy sobie ten etap do końca, to by było na tyle, cześć. IFF confirmed, contact is Pelican dropship, Kilo 2-3, over. Roger that. Sierra 117 on board. Request priority clearance. Over. Deck's yours. Come on down.